Żyjemy na świecie jak na ogromnym targowisku. Targowisku rzeczy, przedmiotów, pomysłów, idei, nawet ludzi. Jesteśmy dziś świadkami przemijania jakiegoś świata. W bólach rodzi się inny świat. Na targowisku liczni przekupnie wystawiają swoje towary. Jedni obiecują szczęście, inni grożą nieuniknionym nieszczęściem. Targowiska mają swoją siłę przyciągania. Zniewalają nasze oczy, zmuszają do patrzenia na to, co jest wystawione. Zniewalają nasze uszy, zmuszają do słuchania tego, co jest wykrzyczane. Targowisko nie pozwala przekroczyć swej przestrzeni. Wciąż zmusza do powrotu, do oglądania wiele razy tego samego. Przede wszystkim jednak targowisko narzuca nam swój język. Kto przebywał czas jakiś na targowisku, nie umie mówić inaczej niż językiem targowiska. Nie potrafi również myśleć inaczej. Staje się częścią targowiska. Myślenie to jedyna broń, jaką możemy przeciwstawić targowiskom tego świata. Trzeba wznieść się ponad ten świat, który nas czymś łudzi, spróbować spojrzeć na niego z pewnego dystansu. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w książce To, co najważniejsze, albo wysłuchacie w czasie rozmowy o dziele księdza profesora Tischnera 24 marca. Zapraszam serdecznie.